Obelisk bolszewickiego światowida powstał pod koniec lat 60. poprzedniego wieku. W związku z obchodami tysiąclecia chrztu Polski miał on upamiętnić na świecki sposób tysiąclecie polskiej państwowości. Autorem tego dzieła był artysta spod Bochni Leon Dziedzic. Obelisk po wielu latach od powstania zaczął się już rozpadać i w 2005 roku dokonano jego renowacji. Zakłady ceramiczne dostarczyły półfabrykatu niezbędnego do zmodernizowania tego obeliska. Natomiast główną autorem tej pracy jest pani magister Trojnar, nasz główny projektant. Mój wkład był taki, że musiałam otworzyć trzy tarcze, na których, jak widać, po prostu jest herb Bolesławca, herb Dolnego Śląska, no i herb Godło Polskie. Zmodernizowane dzieło przetrwało w ten sposób następne 13 lat, ale czas znowu nie obszedł się z nim zbyt przyjaźnie. Zresztą zapomniany i niewiele mówiący komukolwiek twór nie zwracał niczyjej uwagi. Kolejna modernizacja będzie już więc bardziej kompleksowa. Na razie jesteśmy przy etapie demontażu. Mamy zamiar ściągnąć całą głowę w całości, żeby została w całości, tylko ona będzie rekonstruowana. A te płyty wszystkie będą od nowa robione. Kamień dolny, czyli piaskowy, zostanie oczyszczony i później złożone to wszystko razem. No teraz jesteśmy na etapie przede wszystkim zabezpieczenia, dobrego zawiązania i zabezpieczenia samej głowy światowida. Trzy godła znajdują się na obwodzie obelisku, tylko w jego środkowej części. Dwie pozostałe są gładkie. Może więc powstanie pomysł, żeby wykorzystać je do zamieszczenia symboli odnoszących się do współczesności. Mamy na przykład w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. To już jest to nie do końca decyzja moja. Na razie muszę je zabezpieczyć, żeby wiedzieć, mam zdjęcia i tak dalej. Będziemy ewentualnie albo rekonstruować, albo do odtwarzać. Może coś dołożymy z jakichś wydarzeń. Od 66 roku dużo rzeczy się zmieniło, także jest miejsce na stworzenie nawet kolejnych jakichś elementów na tym słupie. Całość po renowacji nie wróci już na to miejsce. Cały ten obszar przewidziany jest bowiem na zagospodarowanie jako teren centrum przesiadkowego, bądź jako jego najbliższe otoczenie. Może pojawią się więc jakieś ciekawe pomysły na lokalizację dla odnowionego obelisku.